Hej kochani, z tej strony Paula, witam Was bardzo serdecznie w reading vlogu, w którym sobie poczytamy bardzo fajne książki, a mianowicie chciałabym tutaj w tym tygodniu, w tę końcówkę marca wsadzić sobie wojny do głowy, oczywiście wojny huraganowe, oraz czytam jeszcze, słucham z jednym wyjątkiem, czyli kontynuacja Lipowa, to jest bodajże czwarta część tej serii. I jeszcze tutaj zobaczymy, bo chciałabym jeszcze ruszyć albo Więźnia Labiryntu, albo Percy'ego Jacksona, być może Miasteczko Middlemarch, zobaczymy co wyjdzie w trakcie, wy już może wiecie po okładce albo po tytule, ja jeszcze nie wiem, bo mi się to często, wiecie, może zmienić, mogę mieć ochotę na coś innego po prostu, więc no idziemy z tym tematem. Ja już jestem głową w kwietniu i już widzę książki, które chciałabym przeczytać w kwietniu, ale jeszcze jest marzec, jeszcze sobie nie przeczytałam tych książek, które zamierzyłam, więc no trzymajcie kciuki, żeby to poszło dobrze. Co planuję jeszcze w tym tygodniu Wam pokazać? Dzisiaj przychodzi paczka z Ikei, drzwi będą nowe u mnie w domu, więc też Wam pokażę metamorfozę, więc no zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym dniu reading vloga. Ja właśnie złożyłam, jest już dosyć późno, ale po prostu składałam dzisiaj cały dzień ten film wcześniejszy, dlatego że on wyszedł taki długi, że wczoraj nawet nie zdążyłam, no bo wczoraj jak zaczęłam składać, to przyjechał Łukasz z tą paczką z Ikei i tak dalej, już tam zaczęło się dziać, zaczęłam ogarniać te wszystkie papiery, które widzieliście na właśnie na tym reading vlogu, który właśnie wstawiam pod oknem, które były, więc porządki wczoraj szły pełną parą i dopiero dzisiaj się zaczęłam za to zabierać, ale już jest godzina 15. No mówię, bardzo, bardzo dużo materiału i bardzo dużo treści takich też nieksiążkowych było. Zaczęłam czytać Wojny huraganowe i bardzo są napisane amatorsko, takie bardzo, takie zdania są skonstruowane, słuchajcie, bardzo... Tak mi to przypomniało, dlatego że podczas porządków właśnie robienia natrafiłam na swój pamiętnik z czasów, jak miałam 12 lat. I to dosłownie są tak napisane zdania. Znaczy nie ujmując nic oczywiście tej książce, dlatego że to nie jest złe. Ja jako 12-latka pisałam bardzo, wiecie, bardzo dorośle. Ale tak mi się jakoś skojarzyło. Chciałabym Wam przeczytać kilka wpisów tam i wiecie, ja na przykład jak miałam 12, tam pisałam, że mam pomysł, żeby napisać książkę. Ja o tej książce do tej pory pamiętam, chociaż to było już ponad połowę mojego życia temu. Ale właśnie to miała być książka hit tygodnia i ja obiecałam, że się za nią zabiorę na 100%. I to miał być taki w sumie thriller. Akcja miała się zaczynać właśnie, że ten zabójca podgląda przez okno w jakimś domu, jak lecą wiadomości właśnie o tej zbrodni, którą on popełnił. I w ogóle, no widzicie, i do tej pory to pamiętam, tak mi się to wyryło w głowę, dlatego że ja często wracałam do tego pomysłu. Ale właśnie... Ale gdzieś to tam umarło, no, że miałam 12 lat, więc słuchajcie, to było... Jak teraz sobie o tym pomyślę, że 12-latka miałaby napisać thriller. Czy to nie brzmi śmiesznie? To naprawdę... Wiecie, tam są takie różne moje przeżycia. No dobra, wracając do tych wojen huraganowych. Mamy taką... Zaczynamy od ślubu.
właśnie w czasach takiej wojny, w czasach takiej niepewności, właśnie jest ślub przyjaciółki naszej głównej bohaterki. Jest też ta przyjaciółka w drugim miesiącu ciąży, no ale jej mąż tego samego dnia, od razu po ślubie, umiera na tej wojnie. I pewien, chyba on jest księciem tej jakby wrogiej strony, Alaric odkrywa, że nasza główna bohaterka jest tkającą światło, czyli osobą, która ma bardzo, bardzo rzadko spotykane umiejętności, czyli może zabijać takie istoty stworzone właśnie przez tamte nocne imperium. I nasza główna bohaterka zaczyna tam przechodzić jakieś tam szkolenie, trochę się hartuje, żeby wyruszyć z jakąś tam misją. Temat wydaje się bardzo fajny, no ale tak jak już Wam powiedziałam. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie skreślam absolutnie tej książki, tej historii. Uważam, że ma dosyć duży potencjał. Troszeczkę właśnie przez to, że są te wojny, to tak siedzi w klimacie książek, które ja ostatnio czytam. Zobaczymy. A tu leży bohaterka tego reading vlogu, który Wam wstawiam właśnie. W sumie on już jest załadowany, muszę tylko poczekać na sprawdzenie, czy nie ma tam żadnego naruszenia i wtedy będę go publikować. No ale właśnie Felka jest główną ścieżką dźwiękową do tamtego filmu, za co was, no nie jestem w stanie nad nią zapanować. Nie, ta córka taka nieposłuszna strasznie. Rozgadana bardzo, widzicie, jak ona gada do tych zabawek, to jest po prostu, tylko tam, w tamtym filmie gada bardziej. I przechodząc do tematu Ikei, zakupiłam takie dwa kosze. To są kosze na śmieci. W komplecie jest jeszcze jeden taki pomiędzy, czyli jakby połowa tego kosza i go można postawić tutaj z przodu. Oczywiście tak, ten kosz, on jest dwustronnie otwierany. On ma tu klapeczkę i ma tu klapeczkę, więc możemy sobie wybrać. W ogóle, no kosze są przepiękne. Ten jest naprawdę gigantyczny, on ma 45 litrów i ciężko na niego jest dobrać jakikolwiek worek na śmieci. A tutaj mamy na odpady bio, tylko jeszcze muszę... Łukasz to założył, ale ja chcę tutaj... W sensie nie chcę folii mieć, no nie? No bo to jak ma to być bio, no to... Żeby nie było reklamówek, nie? A tam na dole są właśnie plastiki. Oczywiście dokupiłam jeszcze wieszaki, bo nie wiem, co ja kupię wieszaki, to one zaraz, mam wrażenie, że gdzieś znikają i non stop kupuję wieszaki. Czy ja, nie wiem, czy ja mam coraz więcej rzeczy w szafach, czy co, ale naprawdę wieszaki to jest jakiś, nie wiem, bardzo rozchodliwy towar w moim domu. I wodoodporne prześcieradełko, dlatego że tamto nam się jakoś chyba zniszczyło w suszarce, możliwe, tak się wiecie, popękało po prostu. Ta cerata popękała i no cóż, no już nie miało swojej funkcji, bo przepuszczało wodę i jak nam raz Santoś tam, wiecie, zdarzyła mu się sytuacja w nocy, jak spał u nas, no to niestety, ale nam zalało materac. Dzwonko, zobacz, tu masz cały kawałek, Felicja. Cześć kochani, witajcie w jakimś tam update'cie. Pewnie to, chociaż nie, może to jeszcze nie będzie koniec tego reading vloga, ale bo jestem w trakcie książki jednej, ale już jest bardzo późno, już mamy, jest wtorek, tydzień po świętach, więc jesteśmy daleko. Ja wysuszyłam włosy, odkryłam właśnie, ostatnio musiałam wysuszyć włosy, bo nie mogłam wyjść z mokrymi włosami. I odkryłam, że jak je wysuszę, to one się robią takie turbo fajne. Wiecie, ja ostatnie pół roku nawet suszarki na oczy nie widziałam. I powstał taki Paula 2006 vibe. Czuję się, jakbym miała serio 13 lat. tak wyglądam. Dobra, więc tak, ja postanowiłam, że skoro korzystając z tego, że tak pięknie wyglądam i że jest gorąco na podwórku, jest naprawdę, wbiłam soku, 27 stopni było wczoraj, dzisiaj ma być jeszcze goręcej, więc korzystając z tego faktu, że jest gorąco, ja muszę się pomalać, bo inaczej mnie pieką oczy, bo mi się powieka robi tłusta, to mi wszystko spływa, jest i mnie piecze, więc
pomaluję się tutaj z wami na wizji do wrapapa też, bo postanowiłam, że skoro już mam się odwalić, to chociaż tego wrapapa nagram. I użyję też takiej opaski. Skupiłam na temu kolejny mój zakup. To jest taka opaska do włosów. Wziąłem jakiś dziecięcy rozmiar. Ledwo to zrobiłam. Trochę to za kola swoje. Piękne, odsłonie. Dobra, więc ja po prostu będę się malować i będę do was gadać. Tak stwierdziłam, że why not? Wiecie, najgorzej, że nie wiem jaki odcień podkładu dla mnie będzie dobry, bo się malowałam. Nie pamiętam nawet kiedy. No wiesz, golf nałożę. Nie żartuję. Nie nałożę golfu, bo jest tak gorąco, że z przykrością musiałam zamknąć okno, żeby tutaj do was pogadać. A w ogóle jeżeli... Bo tak, ja po porodzie, jak już mi te hormony wszystkie opadły, strasznie zrobiła mi się ta katarka na twarzy. Wiecie, tak dużo takiej suchej skóry, takiej, że po prostu przecierałam ręką i czułam pod spodem, wiecie, tak mnóstwo suchej skóry. I moja siostra dała mi taką próbeczkę czegoś takiego. To jest taki peeling Dermalogica Microfoliant. I to właśnie jest taki proszek, się rozrabia, wysypuje na rękę. Biorę mokrą ręką trochę, tak rozrabiam i na twarz. I naprawdę tego bardzo mało wystarczy, a jest twarz cała taka gładka. Po prostu w życiu nie miałam takiej gładkiej twarzy jak po tym. To jest złoto. Oczywiście będę patrzeć na podgląd, to G zobaczę. Zdjęcie ten podkład. Ale dobra, przejdźmy sobie do wojen huraganowych. To jest dosyć specyficzna książka, dlatego że ona niby ma naprawdę bardzo dobry potencjał i ludziom się podobała, w sensie, no, widziałam, że tam mam w miarę dobre oceny, okej, okay, tak się czułam jak ostatni dekiel, jak wystawiałam swoją ocenę dla tej książki, bo była bardzo niska, ale już wam spieszę powiedzieć dlaczego. Nie wynika to absolutnie z tego, że, nie wiem, jest jakoś, no, ta fabuła taka niefajna i w ogóle, bo tam naprawdę jest ogromny potencjał w tej książce i myślę, że kolejne części naprawdę mogą dużo, wiecie, dużo fajnych rzeczy wprowadzić. Jedna rzecz mi bardzo przeszkadza, nie mogłam tego zdzierżyć. Główni bohaterowie. To było na takiej zasadzie, że oni bardzo nie mogli się zdecydować, czy oni chcą być ze sobą, czy nie chcą. No bo w tej książce głównie chodzi o to, że właśnie mamy tą tkającą światło i mamy tego gościa, który jest panem tego mroku i włada tymi cieniami i oni mają takie po prostu przeciwstawne do siebie moce. Okazało się też, że oni tam jakoś mogą współpracować ze sobą i oczywiście no tam jest między nimi, nawiązuje się relacja, która poniekąd zostaje zrobiona pod przymusem, że oni muszą być ze sobą, bo tak. Nie powiem wam dlaczego, bo w sumie zdradzę trochę fabułę, a nie chcę. Problem największy był taki, że oni, o coś tam, najpierw on twierdzi, a ona jest, ciągnie mnie do niej, coś tam, ale bym chciał ją dotknąć, ble, ble, ble. A potem nie chcę, bo ona jest taka, bo ojciec kazał mi na nią uważać, bo coś tam, to ja się nie... I ona tak samo, nie? Ona po prostu chce ciebie, ale ciebie nie chce. Jednak ciebie chce, nie, jednak cię nie chce. Nienawidzę cię, lubię cię, coś tam. I po prostu na zmianę cała książka jest w takiej relacji. I to mnie tak denerwowało. Nie dałam rady po prostu czytać już tego. Już miałam takie przez taki kulminacyjny moment, gdzie naprawdę... Już myślałam, że nie dam rady tego czytać, to włączyłam sobie to w audiobooku. To było naprawdę, to... Nie pamiętam, żebym ostatnio czytała taką książkę, gdzie główni bohaterowie mają taki cały czas sprzeczne myśli. Że oni chcą, oni jednak nie chcą, ale on jest taki, on jest owaki. Ale ona go tutaj, wiecie, tutaj go gdzieś tam fajną, mają taki moment, taką fajną chwilę, a potem nie odzywam się do niego, idę gdzieś tam i zamykam się w swojej komnacie. Takie jakby ogromne niezrozumienie między sobą, takie przez to, nie wiem, czy przez brak jakiejś tam rozmowy i dialogu między nimi, bo oni rozmawiają tylko o tym, jak to oni muszą być ze sobą i siebie nie lubią. To jest, naprawdę, to jest chora książka. Ciężko było mi przez to przebrnąć, przez te, powiedzmy, etapy tego
tej książki, tej znajomości między nimi. Czy polecam? Powiem wam przy drugim tomie, czy warto jest w to wchodzić, czy nie, bo naprawdę widzę potencjał, ale ja się strasznie męczyłam. Aczkolwiek, no, może to być też moje odrębne zdanie, dlatego że, jakby mówię, ludziom się poniekąd ta książka podobała. Ja jestem takim odludkiem, może tylko, który zwraca uwagę na takie rzeczy. A propos zwracania też uwagę na takie dziwne rzeczy, takie w sensie, na które inni ludzie nie patrzą, to jest to książka Katarzyny Puzyńskiej, z jednym wyjątkiem, którą wam mówiłam, że czytam, że słucham tak właściwie. Ja ją też oczywiście skończyłam i ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tą książką. Mam fajny ma klimat, dlatego że jest to wykorzystanie tego ruchu w szachach, czyli gambit królowej, ruchu w sensie zagrania takiego, tak? To chyba polega na wystawieniu jakiegoś swojego pionka, żeby coś tam, wiecie, żeby sprowokować drugiego uczestnika szachów do swojego przeciwnika, do zrobienia czegoś tam. No i właśnie, właśnie o tym to jest, że jest morderstwo i na ciele, ogólnie wszystko jest super, jest w ogóle nawet przygotowany podwieczorek, stoi partia szachów na stole, z białych są zdjęte wszystkie odciski palców, a na czarnych są odciski palców, ale one nie należą do ofiary i są trzy takie morderstwa i to wszystko się dzieje właśnie na tych, u tych trzech osób i żadna z tych osób nie wyglądała, jakby została napadnięta, jakby to wręcz było tak, że ktoś zaprosił tę osobę do środka, że znał tę osobę, tak? Dosyć ciekawy temat, zwłaszcza, że to była napisana książka w 2014 roku, jeszcze na długo przed wypuszczeniem Gambitu Królowej, czyli tego serialu z Anną Taylor-Joy. I jak widziałam na Goodreadsie na przykład recenzję Dr. Book, to napisała, że to jest najgorsza do tej pory książka, to jest czwarta książka z cyklu. Ja z kolei uważam, że to jest najlepsza książka z cyklu do tej pory, co ja czytałam, nie? Bo okej, fabularnie może tak nie porywa, czy coś tam, nie wiem. Uważam, że to naprawdę bardzo fajny i ciekawy temat z tymi szachami, że te szachy po prostu zanudziły, bo też komentarze były pod jej to, znaczy recenzją, no pod opinią taką napisaną po przeczytaniu książki, to jest recenzja. Ale wiecie, taką skromną, to była taka skromna, taka jedno chyba zdaniowa czy dwóre taka recenzja. To ludzie napisali, że się zgadzają, że to, że... No, że kiepsko, jak do tej pory. A ja uważam, że bardzo dobrze się tego słuchało, czytało. Dlatego, że pojawił się dowcip, sarkazm między bohaterami. Te rozmowy byłyby dużo bardziej naturalne. Dużo fajniej się tego słuchało niż poprzednie części. Już widać, że Puzyńska gdzieś tam się rozpisała troszeczkę, jeżeli chodzi o te książki. I mi to się strasznie podobało. Bardzo... Po prostu strasznie mi się... bardzo mi się podobało to, jak ta książka została skonstruowana, napisana. Bardzo fajnie, no fajnie też poprowadzona ta akcja. Mamy takie retrospekcje z tam chyba z XIX wieku, czy z XX wieku? Nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie są takie retrospekcje odnośnie tego gambitu królowej i... Właśnie, że w tych zabójstwach zostało wykorzystane ulubione zagranie takiego mistrza szachowego, którego tam wszyscy podziwiali i tak dalej. I jakby jego historia była pokazana. I w ogóle, no dużo, bardzo rozległa jest ta książka fabularnie. Mamy też właśnie przedstawioną sytuację też wstecz, jeżeli chodzi o ofiary. Fajnie, fajnie. I to dużo lat wstecz, no nie? Mega, nie wiem co w tej książce było złego. Uważam, że poprzednie były trochę gorsze. No może motyw zbrodni, te wykonanie, że te szachy, to tylko tyle jestem w stanie stwierdzić, że może to nie pasowało. Dobra, przejdźmy sobie teraz do kolejnej książki, którą przeczytałam, czyli Zjazd rodzinny Meghan Quinn. I Zjazd rodzinny to jest... Mamy sobie dwójkę ludzi, którzy mają ogromną taką sieć sklepów takich turystycznych, że hiking i tak dalej, taki jakiś, wiecie, oni mieszkają koło Seattle, więc tam jakby dużo jest takich rzeczy potrzebnych turystycznie, jakieś, nie wiem, wędkarskie jakieś rzeczy, coś tam jeszcze i tak dalej. Mają dwójkę adoptowanych synów i jedną córkę naturalnie urodzoną. Ona jest od nich młodsza, bo oni myśleli, że nie mogą mieć dzieci, ale jak ich adoptowali, to się okazało, że ta babeczka jest w ciąży. I tak, i oni postanawiają zrobić dla tych rodziców
rocznicę ślubu. Więc wszyscy się zjeżdżają. Oni ogólnie, z nimi mieszka tylko obok nich w sumie, bo oni mieszkają na takiej wyspie obok Seattle, a w Seattle mieszka tylko jeden ten syn, ten młodszy z tych adoptowanych. Starszy prowadzi firmę ich, jakby wziął się za prowadzenie tej firmy od nich, a ich córka mieszka w Nowym Jorku, jest jakąś top influencerką, w sensie tam ma kilkadziesiąt tysięcy chyba, czy kilkanaście tysięcy obserwujących i tam ma jakieś, wiecie, współpracę i w ogóle. No ale jej się zaczyna nie układać w życiu, traci tę współpracę, już jakby coraz, wiecie, większa konkurencja na rynku. Więc postanawia, że ona, jak już nie ma z czego się utrzymać tam w tym Nowym Jorku, że ona wróci do rodziców i u nich trochę pomieszka, porobi jakiegoś tam innego kontentu z Seattle i tak dalej, ale nie chce im nic mówić, żeby oni tam się nie martwili za bardzo. No i oni wszyscy tam się właśnie zjeżdżają na tę imprezę i ona właśnie mówi tym rodzicom, że ona chce się u nich zatrzymać i oni mieli takie, nie możesz. Wśród się okazało, że oni ten swój dom sprzedają. Powstaje jakiś tam większy bunt wśród tego rodzeństwa, że jak to, że ci rodzice się pozbywają tego domu, w których oni mieli, wiecie, swoje jakieś tam wszystkie rzeczy przeżywali i zaczynają się dziać po prostu jakieś tam różne perypetie związane, czy to z tym przyjęciem, z tym tortem. Okazuje się, że oni w ogóle się nie zgrywają między sobą, stracili ze sobą kontakt i bardzo jest im do siebie nie po drodze, jeżeli chodzi o dogadanie się jakiekolwiek. Ten chce tort taki, ten taki, takie chce przystawki, ten chce kanapki, ten coś tam, wiecie. I oni tak na poważnie się ogólnie ze sobą kłócą. Nie potrafią już ze sobą jakby się dogadać na żadnym etapie niczego. I ogólnie każdy z nich też w tym czasie rozwija pewien związek. W sensie każdy z nich ma partnera, z którym rozwija związek, więc też jest to takie właśnie trochę pod romans podchodzące. Jest śmiesznie, jest, ale to bardziej jest taka obyczajówka. Ja liczyłam na to, że to będzie taka bardzo mocno taka, wiecie, komedia romantyczna, taka, że, no, że będzie śmiesznie, tak? I może coś na zasadzie myślałam... Jest taki film francuski, Za jakie grzechy, dobry Boże. To po prostu myślałam, że to będzie ten klimat, bo w sumie tak jakoś mi podpasował opis tej książki. No ale się okazało, że nie, że to jest taka po prostu, wiecie, obyczajówka, ale bardzo fajnie się to czytało. Uważam, że spoko. Naprawdę na taki, wiecie, letni wieczór sobie tak przysiąść wieczorkiem z tą książką i sobie tak poczytać, naprawdę fajnie, dobra, przyjemna rozrywka po prostu. I co tam jeszcze? Przeczytałam ostatnią część, oczywiście, że przeczytałam ostatnią część Rodziny Monet i była taka dziecko chyba tam mnie powoli... Słuchajcie, dziecko jest smutne, idę do dziecka. I po prostu wrócę na oczy. Dobra, Felcia uspana, więc lecimy dalej. Jeżeli chodzi o właśnie o Rodzinę Monet, to ten ostatni tom, mam do niego takie zastrzeżenia, że on był taki miałki. W sensie już taki, już wiadomo, że to tak jakby, no, że już wszystko dobrze, wszystko się składa. Taki bez emocji totalnie, jeżeli o mnie chodzi. Jakoś nie porwało mnie swoją fabułą. Fajnie to było doczytać już do końca, wiedzieć, jak to się skończy, wszystko i w ogóle, ale takie bardzo, bardzo już takie przewidywalne. Pozamykane, wiecie, wszystkie wątki, bez żadnych już tam plot twistów czy takich rzeczy, już wszystko takie, już wszystko wiem. Być może jako całość, czyli tom pierwszy i tom drugi tego diamentu, to jakoś to bardziej by grało, ale tak w osobno. W sensie nie robię, że nie podobał mi się tamten tom, podobał mi się, ale jakby no ten lepsze, te poprzednie części bardziej mi się podobały. Już tutaj, wiecie, takie emocje jak na grzybach. I zaczęłam czytać Miasteczko Middlemarch, ale chyba o tym miasteczku to, bo tam na razie nic nie ma. Jedyne co wam mogę powiedzieć, to, że bardzo, bardzo podoba mi się, jak to jest napisane. To jest tak po prostu elokwencją wali z daleka, czyli coś moje przeciwieństwo. Ja i elokwencja, jesteśmy bardzo daleko od siebie. Ale to jest tak napisane, że tam chce się być. Ja mam ochotę, jak takie fajne były filmiki, że tak dziewczyna tak trzymała książkę
I tak, wiecie, i tak się przebijała przez tą książkę i że wkraczała w świat tego i była druga, która też tak chciała zrobić, ale tylko się, wiecie, tak ubiła o ścianę z tą książką. No ale właśnie bardzo bym tak chciała. Bo naprawdę czuć klimat tamtych lat bardzo i bardzo chce się tam być. Nawet zwykła rozmowa między uczestnikami dyskusji jest taka bardzo charakterystyczna, taka, w sensie, wiecie, no, nie jest taka, to nie jest po prostu zwykła rozmowa, tylko tak chce się w niej aż uczestniczyć. Ale wydaje mi się, że o miasteczku Middlemarch powiem wam więcej później, dlatego że ciężko jest cokolwiek teraz stwierdzić, dlatego że oni tam bardzo dużo mieszają. Jest taka bardzo pomieszana ta fabuła. Ciężko mi jest się odnaleźć ciągle, jak już wiem na przykład, już jesteśmy w jednej rodzinie i ja już wiem i kojarzę, to nagle jest przeskok do innej rodziny i ja już w ogóle, wiecie, to tak się zaczyna od środka jakiejś rozmowy, jakiegoś czegoś, że ja nie mam pojęcia, o co tam chodzi. Więc na razie takie, wiecie, takie są szczegóły, na razie są takie, że najpierw jesteśmy gdzieś tu, potem tam i w sumie tak nie wiadomo za bardzo, co chodzi tutaj. To bardzo przypomina coś takiego, jakbyśmy właśnie tak latali po takim miasteczku od rodziny do rodziny i dowiadywali się, jak oni żyją, co oni myślą, co oni robią. I takie naprawdę bardzo, bardzo takie zapoznawcze, może z miasteczkiem, może z tym klimatem. Podejrzewam, że o to chodziło, żeby to tak właśnie przedstawić, żeby każdy gdzieś tam, żeby tak jakbyśmy, wiecie, zaglądali w okna do różnych rodzin, tak to przynajmniej z mojej perspektywy to wyglądało. Więc ja naprawdę na razie nie ogarniam tego miasteczka Middlemarch, więc podejrzewam, że potrzeba będzie kolejnego reading vloga, żeby to wszystko ogarnąć. No na razie idzie mi to, wiecie, tak jak chciałam rzucić żartem, wiecie, jak jest ten żart, że idzie jak weszło, ale się trochę wstrzymałam, bo za bardzo na czasie byłby ten, w sensie byłby ten żart. Może tak na ślepo się malowałam tym bronzerem, że musnęła mnie opalenizna. Dobra, whatever. No właśnie, no ciężko mi idzie to miasteczko Middlemarch. Nie jestem w stanie się wczuć do końca, bo jak już się zżyję z jednymi bohaterami, to już są następni i jakoś znowu od początku, wiecie, zaczyna się taki proces zapoznawczy. Ale już mam ponad 20% z tej jednej części, więc już tak sporo, ale no przez to taki nie chce mi się nawet, wiecie, no wzięłam sobie teraz tego też Kindla do usypiania tutaj Felki, ale żona pospała pół godziny może, więc nawet się nie zabrałam za czytanie tak naprawdę. Dajcie znać, czy czytaliście miasteczko Middlemarch i jak wam się to czytało. Być może gdybym tak przysiadła i poczytała, to bym jakoś inaczej się zaangażowała w tę historię, ale tak, wiecie, wyrywkowo, bardzo przy usypianiu. Felki ogólnie bardzo dużo dzieje się teraz u nas w życiu. Dużo jakichś takich, dużo skupienia na pewnych tematach. Mamy dużo, właśnie no ja też tego reading vloga zapomniałam w ogóle, że go nagrywam, dlatego, bo mieliśmy dużo właśnie takich spraw osobistych do ogarnięcia, jeżeli chodzi tam nawet o nasze życie. O Antosia i tak dalej, musieliśmy też z nim przepracować kilka rzeczy, bo wiecie, no jest w takim wieku, że zaczyna łapać wszystko z przedszkola, zaczyna jakieś tam różne dziwne rzeczy w przedszkolu, może nie tyle robić, ale na przykład przychodzi do domu, wiecie, on nie kuma w ogóle tego, co gada, ale on przychodzi i on mówi, ja nie chcę żyć. No to to jest po prostu albo nie wiem, u nas w domu na przykład, no nie mówi się o jakichś złodziejach czy coś tam, wiecie, no nie ma jakichś takich tematów, a on tak nagle siedzi i on mówi, że on jest złodziejem, nie? Więc nie wiem, czy tam, nie wiem, może komuś zabawkę gwizdnął i go dzieci powyzywało od złodziei. Ale nie wiem, no nie wyobrażam sobie właśnie, żeby nawet Antoś komuś tak powiedział, że ktoś jest złodziejem, bo on nawet nie wie, nie znał takiego słowa, nie wie, co to znaczy. No i tak właśnie, no dużo jest takich rzeczy do przepracowania. Jakieś nawet zachowanie takie ma ostatnio w przedszkolu, już takie trochę słabsze. Coś tam mu nie pasuje, to jest właśnie, no dziwne było dla nas, bo on w domu albo przy, no przy nas ogólnie, jak gdzieś jesteśmy czy coś, tam nawet mama tam na basenie jak z nim była, to on w ogóle nawet dzieci, on jak coś chce, to on poprosi, on czeka, aż ktoś coś mu da i tak dalej. No a w przedszkolu jest, że niegrzeczny, nie słucha się i w ogóle.
więc musieliśmy troszeczkę inaczej jakby podejść może do tego tematu. Trochę właśnie czytałam książki tej Pozytywna Dyscyplina, żeby jakiś może innym sposobem na niego podziałać, może w jakieś sprawy go poangażować. To już przychodzi grzeczny z przedszkola, już było dobrze. Więc zobaczymy, czy jak to wpłynie. Wiecie, bo to jest tak, że my uważamy, że jesteśmy dobrymi rodzicami i że jakoś tak nie faworyzujemy żadnego z dzieci. Antoś też kocha Felcie, się do niej przytula, daje buziaczki i tak dalej. W domu też się super zachowuje. No wiadomo, czasem tam, nie wiem, nie chce mu się sprzątać pokoju, czy coś tam się z nami kłóci, że on nie posprząta pokoju. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo fajnym dzieciakiem, bardzo takim towarzyskim, miłym, wygłupia się cały czas i w ogóle. I gdzieś tam nie mieliśmy nawet powodu, żeby inaczej z nim działać, inaczej z nim postępować niż do tej pory. Aż właśnie do czasu, jak zaczęły właśnie być takie jakieś niepokojące rzeczy z przedszkola do nas dochodzić, no. Właśnie najgorzej, że on jest taki stróż pokoju. On jak widzi, że się gdzieś tam dzieci biją, to on musi wejść i ogarnąć towarzystwo. Albo na przykład jak widzi, że ktoś coś źle robi, nie wiem, ktoś dywan, wiecie, podnosi, jak tak róg dywanu czy coś tam, to on już musi wkroczyć do akcji, że zostaw, że nie wolno, że taki jest, musi zrobić swoje. No i właśnie na tym tak się skupialiśmy, no. Poza tym ciepło było, dużo wchodziliśmy na dwór, dużo takiego, no mieliśmy po prostu rodzinnego czasu, dużo też tutaj z tym pokojem, dużo tam ogarnialiśmy rzeczy, jakieś tam ta organizacja, przeglądanie tych wszystkich rzeczy, więc to też gdzieś tam zajęło ten czas. No mąż mnie nie poznał, jak wróci do chaty, tyle wam powiem. Ale to chyba bardziej przez tą opaleniznę. W ogóle z takich fajnych tematów to zapisałam się z mamą na squasha. Jeszcze nie byłyśmy, ale już tam będziemy się zapisywać, bo ciężko jest z miejscem, żeby dorwać, bo to trzeba się, wiecie, no, umówić na konkretną godzinę, żeby kort sobie zająć. Że to nie ma tak, że z miejsca idziemy i kort jest. Fajnie, bo są też zajęcia dla dzieci już ogólnie. Tak właśnie pomyślałyśmy z mamą, żeby Antosia zapisać na tenis, bo już czterolatki normalnie tenis trenują. Więc fajnie by było, jakby Antoś jakąś taką aktywnością się zajął. Tym bardziej, że ja na przykład bardzo lubię, jak byłam nastolatką, mieliśmy dostęp do takiego kortu u nas tutaj w jednostce wojskowej. I tam naprawdę było fajnie, uwielbiałam tam grać. I tak samo, jak byłam kiedyś kilka razy też na squashu, to ja mam tak fajnie, że ja lubię takie dyscypliny sportowe, które sprawiają, że ja nie skupiam się na tym, że muszę zrobić ćwiczenie, tylko skupiam się na tym, żeby osiągnąć jakiś cel. Na mnie bardzo działają takie rzeczy właśnie, że muszę osiągnąć cel, muszę coś gdzieś dobiec, coś zrobić, coś tego i dlatego na przykład bardzo lubię sporty drużynowe. Lubiłam bardzo na przykład, miałam swój epizod nawet z piłką ręczną. Lubiłam to bardzo, bo wiecie, bo to w sumie polegało na tym, że trzeba było biegać w jedną, w drugą stronę po całej hali tak naprawdę z tą piłką, gdzieś dobiec w któreś miejsce, żeby ktoś mógł podać mi tę piłkę i to było naprawdę spoko. Uwielbiam takie sporty, uwielbiam siatkówkę, bo też muszę dobiec do pewnego miejsca, żeby tą piłkę, żeby odbić tę piłkę, nie? Nie lubię na przykład takich rzeczy jak bieganie, taka zwykła siłownia, no ona jest dobra, dopóki ja mam. O, jak chodziłam z trenerem personalnym, to super, to bardzo lubiłam chodzić na siłownię, bo był ktoś, kto robił to ze mną, albo na przykład tam i ktoś, kto mi kazał coś zrobić, albo jakieś zajęcia taneczne czy coś, to ja się nie skupiałam na samym tym ćwiczeniu, tylko po prostu na tym, że muszę wykonać tam dane kroki, no nie? I tu squash właśnie też jest taki, że po prostu trzeba tę piłkę tam poodbijać i zdążyć ją odbić. Więc nie, naprawdę nie mogę się doczekać, aż zasięgnę tej dyscypliny sportowej, zwłaszcza, że ja squash mam po prostu przez ulicę tylko, więc nawet nie muszę tam nigdzie za bardzo jakoś jeździć. Co tam brwinie zrobiłam? Aj ty. Jeszcze mam w planach przysadzić roślinki, ale muszę pojechać po prostu do sklepu i pokupować, muszę zobaczyć, czy tam mam ziemię jeszcze.
Jakieś to wiecie, dodatki do tych ziemi muszę kupić, chociaż mam ten, gdzieś miałam ten keramzyt, ale gdzie? I jest bardzo fajny profil na Insta, takiego Dawida, kurczę, teraz zapomniałam jak on się nazywa, ale zaraz zerknę. Ojku, uwielbiam po prostu, jego rolki są fantastyczne. No i gdzie ty jesteś, panoczku? Jakie śliczne, w sensie kwiatki, patrzę jak pani maluje, nie wiem czy zobaczycie. Uwielbiam też takie filmiki paznokciowe ze zdobieniami takimi. Nice. Nie, roślinne. Może coś roślinne? Tak, roślinne historie. Słuchajcie, gość jest rewelacyjny. Jest taki dowcip, po prostu uwielbiam. Jak on to ogarnia, w sensie humorystycznie, ogólnie montażowo. Tam zawsze musi jeszcze jakiś zrobić erotyczny taniec do tych roślin. To jest w ogóle beka. Więc jeżeli jeszcze, co wątpię, bo nawet jak się przygląda rolki, to on wyskakuje po prostu jak Filip z konopi na tych, na Instagramie. No jego na Facebooku gdzieś tam ogarnęłam, bo na Facebooku przynajmniej, nie wiem jak działa Instagram, ale na Facebooku jest tak fajnie, że jak się wchodzi w te rolki, no to one tam co chwilę jakieś tam, może na Instagramie jest to samo, dobra, nieważne. Ale jakoś do Facebooka jestem bardziej przyzwyczajona. Jakoś nie mogę tego Instagrama przerzucić, już nie mówiąc o TikToku, którego nawet nie mam. Co tam jeszcze? Zobaczymy, przyjrzymy, na pewno chcę, pokażę wam w ogóle zaraz moją monsterę. Na pewno chcę z nią coś zrobić, chcę ją uciachać. Bo ona jest, ja mam ją od, wiecie, od takiej małej, gdzie jeszcze tam nie miała za bardzo tych dziur. Jeszcze były te pędy, pęd taki ten główny, był jeszcze taki mocno wąski. A teraz jest taki fajny, mięsisty, gruby, więc chcę ją po prostu uciachać i zasadzić na nowo, ale właśnie już, żeby się zaczynała od tych fajnych kwiatków, takich, tych liści takich rozwiniętych już, tych takich z dziurami. Takimi potężnymi i mieć taką, wiecie, mięsistą, fajną monsterę. Dobra. Opuszczam. A jeszcze usta. Jeszcze usta. Ostatnio są te modne z Candy Bop i tak stwierdziłam, że w sumie mam fryzurę, która się w miarę nadaje. W sensie, no teraz coś źle wysuszyłam, ale o, te z Candy Boby właśnie na tym polegają, żeby to jedno pasmo było takie zawinięte. Całkiem nieźle, oprócz tego, że moje rzęsy są turbo proste, to spoko. Dobra, to nie zostało mi nic innego jak nagrać w wrap-up, nie? Tylko się muszę przebrać, bo na razie jestem w jakiejś takiej podomowej bluzce na ramionczkę. Ale jeżeli chodzi o przesadzanie monstery, to ten proces długo zajmuje. Pamiętam jak przesadzałam tą pierwszą swoją, jak ją pierwszy raz ją uciechałam. Więc no na pewno gdzieś tak no chyba trzeba poczekać 2-3 tygodnie, aż się w ogóle te korzenie, aż się ukorzeni ta monstera. Więc po prostu ją uciacham, wyrąbię cały ten zagajnik, co tam jest, bo on już tak smutno wygląda. Te liście, które są stare, te, które były pierwsze, to one już niczym nie da się ich podnieść, one już są takie, już są takie pomarszczone w ogóle, no średnio, bardzo średnio to wygląda, więc cóż, no coś trzeba zrobić z tą rośliną, bo jest naprawdę piękna, pięknie się rozwija i chciałabym ją ogarnąć. I przelałam, patrzę teraz na moją zamię, którą przelałam i trzy gałązki są do wycięcia i do wywalenia, bo po prostu zżółkły i wyschły przez to, że przelałam kwiatka. Dobra kochani, to z takich pogadanek książkowych, życiowych na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, ale na pewno jeszcze będą wstaweczki z lasu, pokażę wam jak u nas las wygląda i zobaczę jeszcze, czy coś wam jeszcze tutaj wrzucę, dlatego że jestem też w trakcie słuchania Generała i Panny. Na razie fajna jest ta książka, bardzo, bardzo mi się podoba, bardziej w stylu na razie Kate Morton niż Daphne du Maurier, ale jest gituwa. No więc dobra kochani, to widzimy się potem w takim razie. Miłego dalszego oglądania vlogu. Thank you.
tutaj mam. Siemalutki, witajcie w ostatnim dniu Siemalutki, witajcie w ostatnim dniu tego reading vloga. Jest taka sprawa, że ten middle march, no jest nudny dla mnie, no. Jest dla mnie, bo mieszkam w Białymstoku. Po prostu tam mam wrażenie, że nic się nie dzieje, na razie przynajmniej w tej pierwszej części. Tam jest ogólnie jakieś... przeprowadzał jakieś wybory, więc jakieś takie teksty, na kogo głosować, na kogo nie głosować, kto ma zostać jakimś tam pastorem. I są też jakieś tam lekarskie, jakieś tam oświadczyny, zaloty, ale takie mizerne. Tam nic takiego się nie dzieje tak naprawdę i tak po prostu może dlatego też niezbyt takim, wiecie, pasjonującym podejściem podchodzę do czytania tej książki i nie skończyłam jej. Zostało mi tam około, nie wiem, 20 parę %, ale po prostu ja już ją muszę, obiecałam sobie, że dzisiaj muszę to skończyć, muszę to przeczytać, bo już nie mogę jakby wyjść z Kindla z tej książki, bo jak wyjdę, to gubi mi się jakby, coś dziwnego jest z tym e-bookiem. Gubi mi się miejsce, w którym ja skończyłam czytać. Pokazuje mi, że przeczytałam całą książkę. Jak odpalam od początku, to tam pomimo tego, że dobrze pokazuje czas do końca rozdziału, to mam tylko takie cztery jakby takie główne po prostu działy w tej książce i tylko do nich muszę pójść, więc muszę, wiecie, siedzieć i przewijać, jak wyjdę z tej książki, więc ja nawet nie mam jak innej książki tam czytać. I też w sumie nie chcę, no bo już... Ile książek można przeczytać w jednym reading vlogu, a więc to, co już jakby miałam, no to przeczytałam i chcę skończyć tę książkę i chcę sobie jakby zacząć, wiecie, zacząć coś od początku, a mam nożyczki, bo będę ciała to. I słuchajcie, tak, no jest, tutaj są przepiękne już listki wypuszczone, o ten jest jakiś taki mniejszy, ale ten jest najświeższy, o ten, żeby nie było. I on mi już tak fajnie dojrzał, powiedzmy, w sensie, że już nie jest taki jaśniutko zielony, jest ładnie rozwinięty, bo tylko wtedy możemy obcinać monsterę. Też tutaj, jak widać, oto w tym miejscu powinien się zaczynać nowy liść, a się nie zaczyna, więc to jest idealny stan, żeby właśnie tę monsterę obciąć. A dlaczego chcę ją obciąć? No bo widzicie, co się tu dzieje, po prostu ona już jest oto, te listki są już takie, no to pranie z tego z suszarki, dosycha sobie. To tak, te listki są już takie smutne, te pierwsze. I po prostu chcę wywalić to z tego. I mieć te monstery właśnie tutaj obciąć na te dwie ostatnie te. No bo mogłabym w sumie jeszcze, ten był taki jeszcze trzeci od końca. No ale on też nie za bardzo się rozwinął, bo ta monstera, pomimo że ona sobie stała o tutaj i miała dostęp do światła duży, to jednak nie wypuszczała takich fajnych liści jak, uwaga, monstera, która jest tu za oknem. Czyli ta monstera, którą ja przesadzałam w zeszłym roku. I ona przepięknie, zobaczcie, się rozrasta. No po prostu jest turbo. I dlatego chcę zrobić z tą to samo. Chcę ją obciachać właśnie o tu. W tym miejscu tu. O tu. I ją też tak posadzić, tak jak tą. I też tutaj ją na parapet walnąć. Więc tak... Taka jest moja myśl, a potem te dwie po prostu przysadzę do jednej doniczki. I tak, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że już kończymy. Mam nadzieję, że widzieliście fajne kadry, że podobało wam się, że podoba wam się nowa jakość, jaka jest kręcona tym aparatem. Ja ogólnie uwielbiam i zaczynam powoli się już tym bawić wszystkim i patrzeć, jak to wszystko wygląda, a jeszcze zaczęłam chodzić na squasha, więc może kiedyś wam nagram, jak się kaleczę z mamą na tym squashu. Mam takie zakwasy dzisiaj, moje ciało w ogóle nie pamięta, żebym ja kiedykolwiek jakiś sport uprawiała, pomimo tego, że jak no miałam te 20 lat jeszcze parę też, no to uwielbiałam sporty wszelakie, ale jakoś tak, wiecie, osiadłam na tyłku. Uważam, że to jest największa zguba i największe takie powód takiego roztycia się, że po studiach, bo jeszcze na studiach miałam WF, że po studiach zabrakło tej regularnej aktywności fizycznej u mnie. I wiecie, zawsze te dwa razy w tygodniu, to jednak ta aktywność fizyczna była, a potem trzeba było samemu o to zadbać, to nie było przymusowe. No i gdzieś tam praca biurowa, po prostu takie zwykłe siedzenie 8-16, zmęczenie i tak dalej, no i taka
prostu niechęć i ja pomimo tego, że wracałam niejednokrotnie to na siłownię, to na jakieś zajęcia fitness, to w domu ćwiczyłam, co też dawało mi fajne rezultaty, no to jednak wiecie, po urodzeniu tych dzieci nie ma się tej takiej motywacji. W sensie, jak już się ogarnie te dzieciaki i tak dalej, to człowiek jest taki przemęczony i już takie ma, o Jezu, jeszcze coś. Ale uważam teraz, że squash to jest bardzo dobry wybór. A więc no i tak, może mówię, może kiedyś mi się uda tam coś nagrać, jakiś tam przebitek, jak tam ćwiczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, koteczki, nie, już tutaj nie przedłużam, wszystko wiecie, co miałam do powiedzenia. Kiedyś, jeżeli chodzi o Middle March, no to myślę, że kiedyś się poszło z moimi włosami, siedziały one wyschły same i wyglądały jak... Kiedyś... Na pewno przeczytam drugą część, na pewno już nie w kwietniu i nie wiem czy w maju, ale być może w maju, bo chciałabym, wiecie, już skończyć to. Pięknie jest napisana ta książka, ale na razie jest nudno. Mam nadzieję, że tam coś się rozkręci, że będzie jeszcze, wiecie, że będą jakieś tam intrygi, coś tam, jakieś, wiecie, pikantne smaczki. Na pewno nie jest to nic odkrywczego. Wydaje mi się, że mogło być w tamtym czasie jakieś, wiecie, że... Nie wiem, co to może być. Tam nic nie było na razie takiego kontrowersyjnego. Nie wiem, dobra. I tak z dołu trzymam tą kamerę i taki podbródek mi się robi. No chciałabym, żeby ta książka jednak mi się spodobała. Zobaczymy, co będzie na koniec. Bo naprawdę, no mówię, jest napisana pięknie, więc mam nadzieję, że fabuła też podąży za tym, jak to jest napisane. Także dobra, kończę już, zostawiam was z tym wszystkim. Przesadzę, znaczy zaraz tak, jeżeli chodzi o obcinanie monstery, no to ja ją zaraz obciacham i ją na godzinkę zostawię, żeby te korzenie się zasklepiły, a resztę wywalę po prostu i chcę, nie wiem, coś z tym zrobić, z tym kwietnikiem. Coś. Bo tutaj nie mam już gdzie go postawić, nie wiem co tu się dzieje w ogóle. Dobra, także widzimy się w następnym filmie.